Cześć, ja mam na imię Tomek, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Pracownia Jägera. W dzisiejszym filmie zajmiemy się Jäger Crudo. Jäger Crudo jest to efekt strukturalny, który charakteryzuje się takimi przetarciami, zadrapaniami od góry i do dołu. Natomiast w dzisiejszym filmie położymy ten efekt tak jak beton, czyli z taką strukturą betonową z dużą ilością wżerów. Zrobimy to dlatego, ponieważ podobają Wam się właśnie takie betony, ale w kolorach takich bardziej ziemistych. Czego potrzebujecie do wykonania tego efektu? Oczywiście. Podkładu, jest to podkład pod masę dekoracyjną, ja ten podkład już sobie tutaj zaaplikowałem. Masy Jäger Crudo. W dzisiejszym odcinku będzie to Crudo w kolorze Italian. Oczywiście ten efekt musimy czymś zabezpieczyć i do tego będziemy używać protektor Crudo. Dodatkowo potrzebujecie pachelki oraz pacy weneckiej, do zaaplikowania podkładu wałeczka. Nie tracimy czasu i zabieramy się do pracy. Podkład pod masy wcześniej jest zaaplikowany. Pamiętajcie o tym, że nanosimy go za pomocą wałka, malujecie klasycznie góra dół. Wystarczy przemalować jednokrotnie. Pamiętajcie o tym, że ten podkład schnie około 4 godziny. Aplikujemy pierwszą warstwę. Moi drodzy, bez żadnych niespodzianek aplikujecie to na grubość ziarna. Za pomocą pacy rozprowadzamy materiał we wszystkie strony. Pamiętamy o tym, żeby trzymać nieregularną krawędź, żeby nie było widocznych mocnych przejść. Po naniesieniu materiału pozostawiamy tą pierwszą warstwę do wyschnięcia na około 4 godziny. Aplikujemy drugą warstwę Jäger Crudo. Pamiętajcie o tym, że wykonujemy Crudo w wersji takiej struktury betonowej. I tutaj ważne jest to, że nanoszę masy około milimetr. Zazwyczaj jest to około 0,5 m². I w momencie, kiedy to jest jeszcze świeże, od razu wykonuję te wżery. Z tego powodu, że ten materiał bardzo szybko schnie i tą strukturę trzeba robić na bieżąco. Kolejną wskazówką jest to, żeby tego materiału nie wyciskać na zero. Tak o. Żeby to nie była super cienka warstwa, tylko nanoście to na około milimetr. Bo jeżeli będziemy nanosić to zbyt cienko, to ten materiał nam szybko przyschnie i nie będziemy w stanie zrobić tej struktury. Pamiętajcie o tym, że po wykonaniu tych wżerów, w momencie kiedy ta ściana jest jeszcze mokra, co jakiś czas trzeba się wracać i próbować ją zagłaskać. To jest jeszcze za mokre, zazwyczaj to jest około 5-10 minut, gdzie będziemy mogli to zagłaskiwać. Oczywiście dbamy o to, żeby ta krawędź była nieregularna. Tutaj szczególnie, dlatego że ten materiał ma tendencję do tego, że on się przepala, zmienia taki kolor na ciemniejszy w momencie zagłaskiwania. Więc rzeczywiście dbajcie o to, żeby ta krawędź była nieregularna, jak Wam wyjdzie jakieś przepalenie, ono będzie wyglądać w miarę naturalnie. Materiał delikatnie mi przeschnął i go zagłaskuję. Pamiętajcie o tym, żeby nie wybłyszczać tej struktury zbyt mocno, ponieważ jak będzie zbyt mocno przyschnięta, to ona się będzie Wam przepalać na taki brązowy kolor, a tego nie chcemy. W momencie, kiedy zagładzimy całą ścianę, zostawiamy ją na około 4 godziny do wyschnięcia i ostatnim etapem jest po prostu zabezpieczenie je protektorem do Crudo. Ostatnim etapem prac jest zabezpieczenie tej ścianki. Używamy do tego protektora Crudo. Za pomocą takiego małego wałka z mikrofibry rozprowadzacie ten produkt we wszystkie strony. Nie aplikujemy tego lakieru zbyt grubo. Wałek możecie dociskać tak, żeby ten lakier po prostu spenetrował wszystkie te wżery, które są, te wgłębienia. Moi kochani, Crudo o strukturze betonowej jest już gotowe. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i będziecie sami w stanie wykonać sobie ten efekt w domu. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili komentarz, lajka oraz wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Jeżeli interesują Was efekty dekoracyjne, tapety i chcielibyście je zobaczyć na dużych wymalowaniach, zapraszam Was do naszych salonów firmowych, które mieszczą się we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach i w Gdańsku. Zachęcam Was do tego, żebyście wbijali na nasze media społecznościowe, czyli TikToka, Facebooka, Instagrama, Pinteresta oraz bloga, gdzie pokazujemy dużo ciekawych metamorfoz mebli i sporo, sporo DIY-u. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.